16 drużyn z 9 polskich klubów walczyło w Toruniu w turnieju curlingowym Mentor Toruń Cup. Dla wielu z nich był to ostatni sprawdzian przed wrześniowymi finałami Mistrzostw Polski. Na toruńskim lodowisku byli m.in. mistrzowie Polski z Katowic oraz finaliści z poprzedniego sezonu MKS Axel Team Toruń. Na Pomorze przyjechała też ekipa złożona z byłych mistrzyń Polski kobiet. Toruń oprócz Axel Team reprezentowany był przez zespoły Cocktail oraz Czarnego Kota. Jak się zaczęła wasza przygoda z curlingiem? Zacznijmy od tego. Ojej, dawno to było. Parę lat temu zobaczyłam ogłoszenie, przyszłam, zaczęłam trenować. To co takiego jest w tej dyscyplinie, że się spodobało, że zażarło po tym pierwszym treningu, powiedzmy? Spokój, precyzja i to, że trzeba dążyć do perfekcji. Ile trzeba czasu, nie wiem, poświęcić na treningi, żeby dojść do poziomu, który ogląda się w telewizji, powiedzmy, gdzieś tam, nie wiem, widzi się zawodowców? Zależy od środowiska, od lodowiska. Nie mamy też, tak jak dzisiaj jest przygotowany lód, nie mamy dostępu do takiego. I my trenujemy zawsze na lodzie po łyżwiarzach, gdzie jest tylko maszyną przejeżdżana. I trudno. Trenujemy to, co możemy. Na takich właśnie turniejach, jak dzisiaj, mamy szansę zrobić to, czego nie robimy na przykład normalnie na treningach. Jak często trenujecie? Ile razy w tygodniu spotykacie się na lodowisku? Ojej, trudno powiedzieć, bo wszystkie jesteśmy w rozjazdach teoretycznie. Także to jest naprawdę rzadkość trening. Taki turniej dzisiaj akurat nas zebrał, że tak można tak powiedzieć, nie? Radek, jakie trzeba mieć cechy charakteru, żeby być dobrym w te klocki? Przez nie trzeba być cierpliwym. Trzeba dążyć do... mieć obrany cel i do niego dążyć. I w zasadzie to wszystko chyba. I dokładnym, no. I nie zrażać się pierwszymi niepowodzeniami i upadkami na lód. Zawody rozegrane zostały systemem triple knockout. Oznacza to, że w fazie eliminacyjnej trzecia porażka równała się z odpadnięciem z zawodów. W ten sposób wyłonionych zostało 8 drużyn, które rywalizowały w playoffach, rozgrywanych tradycyjnym systemem pucharowym. Jak przyznawali uczestnicy zawodów, kluczem do zwycięstwa w curlingu jest rozszyfrowanie lodu, na którym rozgrywany jest turniej. Tak, myślę, że curling polega na tym lodzie, na tej tajemnicy, jak ten lód przygotować, żeby można było grać, bo normalnie lodzie, jakbyśmy puścili kamienie, to one przede wszystkim daleko by nie zajechały. One mają specjalny kształt, ten 20-kilogramowy kamień ledwie dotyka spodem do lodu, jest taki wycięty specjalnie. Powierzchnia tarcia była mniejsza, tak? Jak najmniejsza, tam jest tylko taka wielkość, powiedzmy, spodu od talerzyka od kawy, taką szerokość, jeszcze to jest ponacinane, taki mały rant, którym dotyka do lodu, ale i tak to tarcie byłoby za duże, więc ten lód jest przygotowywany specjalnie. Drużyna męska MKS Axel Toruń w składzie Bartosz Dzikowski, Damian Cebula, Maciej Turek, Mateusz Kulik zajęła 5. miejsce w toruńskich zawodach. Przyjechało 16 ekip z całej Polski. Są w nich również reprezentanci kraju oraz medaliści Polski. I tutaj karlerzy, jak powiedziałeś, tak, z którymi rozmawialiśmy, oni mówią przede wszystkim spokój i opanowanie w tej dyscyplinie to jest podstawa. Potwierdzasz to? Tak, oczywiście, że to jest najważniejsze. Też równowaga. Tutaj też wiem, że koleżanka wspominała. No i oczywiście trochę właśnie sprawności fizycznej, bo żeby trochę pograć z tą szczotką, poszczotkować tor, to trzeba mieć troszkę kondycji. Mhm. Mimo, że tu zimno na lodowisku, to jednak można się spocić. Tak, można właśnie zobaczyć zawodników w krótkich rękawach, a co właśnie jest nie do pomyślenia dla takich zwykłych uczestników i w ogóle widzów. Turniej curlingowy Mentor Toruń Cup po raz drugi z rzędu wygrała drużyna Sopot Curling Club. 9. miejsce w zawodach zajęła ekipa Czarnego Kota Toruń. Na kolejnych miejscach uplasowały się Team Kamyczek i MKS Axel Toruń Cocktail. No w Polsce w tej chwili ma podziwiany mały jubileusz, czyli 10-lecie curlingu w Polsce. Pierwsze drużyny zaczęły grać po igrzyskach w Salt Lake City. Grupa pasjonatów z Warszawy, później ze Śląska zainteresowała się tym sportem i tam powstawały pierwsze kluby. Natomiast w Toruniu gramy w curling od 2006 roku, wtedy powstała sekcja curlingu przy klubie MKS Axel. No i od tej pory się rozwijamy, gramy regularnie w zawodach rangi mistrzowskiej, mamy na swoim koncie już medale Mistrzostw Polski i również organizujemy corocznie turniej curlingowy Mentor Toruń Cup, który gromadzi drużyny z Polski, również w poprzednich edycjach z zagranicy. Kolejna impreza curlingowa w Polsce to finały Mistrzostw Polski, które odbędą się w dniach od 14 do 16 września w Cieszynie.